partnerem odcinka jest... No, twój kolega kiedyś powiedział, że... Nawet chyba nie wiem, czy nie powiedział, czy to nie jest nagrane, że jesteście po prostu frajerami. Frajerami, no słuchaj, no. Frajerami jest rząd. Czy kobiety mogą być operatorami lub być w podobnej funkcji typu zwiadowcy, wywiad, analiza? Czy co doradziłbyś licealistom, których celem jest służba w jednostce specjalnej Grom Formosa? Czy znasz jakieś metody szkoleniowe, by z osoby z przeciętną pewnością siebie zrobić kogoś nieustraszonego? Ja pamiętam mój pierwszy kontakt, kiedy wyskoczyłem z samochodu, chwyciłem za karabin, postawiłem na masce hamera i zacząłem łomotać w strefę ognia. Zajarzyłem, że nie mam hełmu. Jaki jego zdaniem najlepszy aktualnie jest wiek kandydata do wstąpienia do jednostki? Ale czy w razie porwania obywatela RP Polska ma środki i możliwości, żeby podjąć działania operacyjne? Jaką robotę, którą możesz ujawnić, pamiętasz jako najtrudniejszą? Inaczej umiem pytanie. No. Jest ten kot ze Shreka, robi te kocie płaczące oczy. No trzeba coś z nim zrobić. No i co? Kill him go. Jest byłem ministrantem. Ja też! Po dłuższej... Możemy tak zacząć, czy nie? Poszło, podnusznik będzie. Zaczniemy sobie, że po dłuższej, w sumie nie dłuższej, bo chwilowej ustawce dojechał do nas do studia Tomasz Laskowski, starszy sztabowy, starszy chorąży sztabowy, były operator jednostki specjalnej Grom. W tej chwili stanie spoczynku. Przede wszystkim. Jest z nami w studio i będziemy odpowiadać na pytania, które zadali nasi widzowie. No i co? Aha. Dzisiaj zaczniemy to, co zawsze robimy na końcu, zrobimy na początku, więc tutaj jest ode mnie pierwszy na gwiazdkę w podzięce za służbę. Bardzo proszę. Skoro ja otrzymałem gifta, to pozwolisz sobie, że nie będę dłużny. Też pozwoliłem sobie zafundować drobiazg. Taka tradycyjna nasza jakby reguła, wręczamy w związku z tym, że mam możliwość gościć. O, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No takiego jeszcze nie dostałem gifta od wojskowych. Dostawałem różne konie, chyba są za tobą tam. Tak, zauważyłem właśnie, także cieszę się, ten że... Ten jest, naprawdę robi robotę. Masz to, pani operatorku, Dawidzie? Tak, czy tutaj dać, tak? Okej, okay, super, dziękuję bardzo. Na pewno gdzieś to będzie wisiał w takim transparentnym ja miejscu. Ja również dziękuję i cóż, no schowajmy na potem. No dobra, lećmy z tymi pytaniami, może takie trochę z grubej rury. Co pan sądzi o Blackwater oraz dołączaniu byłych polskich komandosów do tej firmy? Sama w sobie formacja... Wiemy, czemu służyła, nie? Stworzona przez rząd amerykański, żeby wykonywać pewne czynności, które były nie do końca wygodne. A czy w jakiej formie ona działała, no to już nie nam oceniać. Jeśli chodzi o udział naszych ludzi, no to każdy ma własne sumienie i własną decyzję swojego losu i bycia i dalszej jakby kolei losu. To nie tylko Blackwater, bo jest wiele innych firm, w których pracują. Był tu ostatnio pan, który napisał książkę Prywatne Armie Świata i rozmawialiśmy właśnie o tych prywatnych armiach, bo to jest prywatne wojsko. Oczywiście. I moim zdaniem to jest taka odpowiedź Amerykanów na to, co Rosja robi i co robią Chiny. Nie, no oczywiście, bo... Są zielone ludziki, różne oczywiście. Dziwne twory, armię Wagnera. No. I tam też są komandosi
czy byli jacyś ludzie związani ze służbami, służą. Moje pytanie odnośnie tego, czy jakbyś dostał taką propozycję dzisiaj, bo już ta formacja już jest chyba w rozsypce. Ona w ogóle chyba istnieje już pod inną nazwą. Czy jakby była propozycja, czy pan Tomasz by się tam zatrudnił? Znaczy, wiesz co, ja myślałem gdzieś tam wcześniej o jakiejś dalszej przyszłości w tym układzie, tym bardziej, że znałem ludzi i z tej formacji, i z innych. Ale mówiąc szczerze, poświęciłem tyle czasu jakby na te wyjazdy i na całą tą swoją, moją karierę i przygodę z wojskiem, że to by była pewnego rodzaju taka już jakaś tam ostateczność względem tego, że drogo by musieli dać. Drogo. No wtedy bym przeanalizował, bo nie mówię nie, no bo wiadomo, jakby dobrze zapłacili, każdy jest do kupienia, tylko kwestia ceny. Szczerze. No tak, no słuchaj, no, bo na tą chwilę pracuję u siebie, a kwestia jest jakby całej sytuacji. Nie znamy dnia, godziny, życie. Jak to jest z tymi operatorami gromu, bo dużo mitów jest na rynku, dużo ludzi, którzy mówią, że służyli, a nie służyli. Jak to zweryfikować? Zresztą rozmawialiśmy przez telefon, że żyjemy trochę w czasach takich, że gdzie nie rzucisz kamieniem, tam w łeb dostanie gromik albo inny komandos. Nie? Tak, albo gromiki to, strzelają. Jak to zweryfikować? Jest proste. Proste, mega proste. Jakiś numer? Gdzieś można zadzwonić? A tam podpisano masz dechę i tam widnieje jedna, jedyna identyfikacja. Jeżeli taki gość się utożsamia i mówi, i nie potrafi podać, i jest jeszcze jedna, ale to ci powiem, jak już będziemy pić drinka, i nie ma bata. Jeżeli nie potrafi tego podać, to jest totalna ściema. Dobrze, bo sam odpowiedziałeś ty. Jest tutaj pytanie, czy żeby ukończyć... Rozumiem, że trzeba ukończyć selekcję do gromu, aby później uczestniczyć w kursie na operatora. Tak, i to jest bezwzględne. Czy reszta ekipy, typu zaopatrzenie, jakaś tam logistyka, nawet kucharz i tak dalej, może o sobie mówić, że są gromowcami? Bo jakiś oni też mają, jakiś kurs mają, czy jakąś mają, selekcję. Mają. Tylko to każda, jakby to wiadomo, no, każda z rodzaju służb, które funkcjonują w firmie, ma pewien zakres obowiązków i zakres wymagań. Więc nie każdy biurowiec musi mieć szkolenie takie stricte, nawet te podstawowe, a niektórzy, no, jest wymagane na danym stanowisku, nie? Więc te nawet kilku, trzymiesięczne tam jest te podstawowe, takie KDS, więc to musi być. A już operator wtedy ma jakby bardziej rozwinięty zakres szkolenia i wtedy dopiero dostaje się na oddział, na ten tak zwany szturm. A jak to jest właśnie z tymi gośćmi, co tam, no... Można powiedzieć, że bez nich ten szturm by nie istniałby, nie? Bez ich pomocy i tak dalej. No tak, tego całego, tej całej organizacji. Chodzi mi o to, czy oni mogą mówić, jestem gromowcem na przykład. No, nikt im przecież nie zabroni, tak samo jak powstają firmy na rynku cywilnym z napisem Grom. No i też im nikt nie zabroni, tak? W sumie tak. No właśnie, to ja wiesz, tak służyłem w Lublińcu i największymi zadziorami byli kucharze na kuchni, z siekierami biegali, także to, no wiesz, no też nosili czerwony beret, nie? No, w sumie tak. No. Tutaj gość pisze, że chciałby poznać strukturę jednostki od podstaw do oficerów. O Jezu, to niech sobie wejdzie, poszuka. To już nie moja rola w tym. Wiedza ogólnie dostępna? Jest wiedza ogólnie dostępna, jeżeli ktoś ma jakąś formę, powiedzmy, albo chęć zapoznania się z tematem, proszę bardzo, no niech sobie poczyta. Ja nie jestem upoważniony do tego, żeby zdradzać strukturę jednostki. Ulubiona broń długa, ulubiona broń krótka, ulubione setupy do tych broni. Generalnie, tak jak tutaj już patrząc, to dla mnie przykleił się ten AR. Ale pracowałem na konstrukcjach KBK AK oczywiście ze względu na to, że swoją przygodę zaczynałem dosyć wcześnie, bo w 93 roku, a wtedy jeszcze nie było nawet co myśleć o tego typu broni. Więc od KBK, MS i tak dalej, po formy RPKS czy PKA, wszystko super. Ale jeśli chodzi o ergonomię, pracę, no to przykleił się AR i to jest konstrukcja, która w tej chwili jakby jest bazą.
Jeśli chodzi o broń krótką, no to znowu jestem takim, można powiedzieć, dinozaurem. Przeszliśmy na Glocki, a ja trzymam się USP, bo ta broń mnie nigdy nie zawiodła. Ale zauważam, że ci starsi, to właśnie to są te pistolety, to nie jest... No ja też długo, ja pracowałem w tym oczywiście. Albo Heckler, albo... Ziga mam 226 jeszcze, to jest klasyka gatunku. Pracowałem od początku, pierwsza broń moja prywatna to był Zigzauer 226. Potem troszeczkę wszedłem na Glocka ze względów takich swoich poglądowych, żeby jednak popracować, mieć, ale nie kombinowałem, nie przerabiałem go, bo nie lubię przeróbek. Był tylko jedynie doter dołożony i tam powiedzmy taki element zrzutu, żeby był większy, żeby po prostu szybciej to operować bronią. Ale sama ingerencja w spust i w to raczej nie wchodzę. Staram się. Nacisku na półtorywkę? Wiesz co, wszystko super. Kwestia jest tego, że to jest zgubne, nie? Przy taktycznych strzelaniach i takich dynamicznych, dedykowanych jakby w tym temacie, to można się zdziwić. Można się zdziwić. Niekontrolowany strzał to jest duże prawdopodobieństwo. No, przy lekkim, tak. Przy lekkim spuście. Tak. Tak, tym bardziej, że jeżeli wchodzimy dynamicznie w jakąś strefę. A jakbyś miał rekomendować komuś, kto zaczyna w ogóle przygodę z bronią, to co byś polecił? Od czego zacząć, jak zacząć i tak dalej? No bo dużo jest tak zwanych szpejarzy, którzy są wyubierani. No generalnie... Ale umiejętności nie są do końca równorzędne z doposażeniem, oczywiście. Ta umiejętności, sprawność fizyczna, generalnie dużo rzeczy. Nie? No i dlatego w ogóle jak ty byś miał tak radzić, bo zawodowo się tym zajmujesz, szkolisz ludzi, jeżeli chodzi o strzelectwo. Przypominam, Grom Akademii ciągle działa na terenie całej Polski. I jakbyś miał jakąś taką... No, złotą radę, nie? Na broń i po prostu na proces. Oczywiście, sam to stosuję. Posiadam broń, wyposażenie i jakiś zakres przekrojowy broni, który względnie dysponuję i oferuję kursantom, żeby na początku nie wchodzili od razu w zakres zakupu, bo to jest zgubne, tylko możliwość zapoznania się. To jest kluczowa rzecz, która powoduje, że ludzie wtedy łapią pogląd. Nie chodzi o to, że za wszelką cenę muszą do mnie przyjeżdżać na kursy. Niech po prostu szukają kursów, w których tak zwany instruktor, organizator oferuje przekrój broni. Mając tą możliwość, chociażby u mnie, mogą postrzelać z Glocka klasycznego, mogą postrzelać z Glocka Kruciaka 17, 19, X-19, mogą postrzelać chociażby ze USP, które posiadam. Oczywiście odstąpię, nie ma problemu. Mogą postrzelać ze Ziga 226, mogą postrzelać z CZ-y i dzięki temu łapią doświadczenie i tak zwane zapoznanie o bycie. Jeśli chodzi o broń długą, no to przekrój AR-ów, no oczywiście KBKAK, no i to jest ten pogląd, czy zostaje przy tak zwanej klasyce gatunku, czyli 7,62 wiecznie żywej, wiecznie nie do zaorania. Nie do zaorania. No tak, właśnie. Czy wchodzę w tą nową konstrukcję, może nie zupełnie nową, ale bardziej ergonomiczną i powiedzmy chcę sobie ułatwić życie i wyszpejowaną wtedy, nie? Znaczy ja uważam, że kałacha to jest taki chyba obowiązek, nie? Mieć w szafie. Po prostu. Tak, bo to jest klasyk, statystycznie który, to jest najmniej zawodna broń, jeżeli chodzi dosłownie. O zacięcia i tak dalej. Nawet tak. AR. Bo jest... No nie, no bo AR ma dużo części, które zawodzą, nie? Sprężynek, różnych elementów, które mogą gdzieś tam ulec dysfunkcji. Okej. Okay. Jak często, będąc w oddziale bojowym, w skali załóżmy miesiąca, wykonuje się treningi typowo siłowe, kondycyjne, strzeleckie, ile amunicji na taki trening schodzi? Generalnie czy jest to jakoś usystematyzowane w sensie, siłowo, że... czyli paka, myślimy, tak, czy pod względem strzeleckim? Nie, jak bo tutaj jest... mi się wydaje, tak ja rozumiem, że masz na przykład trening siłowy, gdzie robisz taki właśnie, poświęcasz jakąś czas na siłownię, w sensie... Tak. Trening kondycyjny, czy jest tym jakoś bieganie? No właśnie, chodzi o trening później ten strzelecki. No to każdy wykonuje tyle, ile ma potrzeba. Tak jak u ciebie na warsztacie. Mam godzinę przerwy, idę na pakę, odreagowałem i wchodzę znowu do roboty. A to nie ma tak, że to jest jakby forma roboty? W sensie, tak, w robocie forma to roboty, ale w formie takiej, że każdy czas jest zagospodarowany. Czyli jeżeli mam tą robotę od rana, przekrój taktyczny, strzelecki i wracam na godzinę tam 14-15, to później mam czas wolny.
dość dla siebie, więc idę na pakę. Nie jadę do domu, tylko idę na pakę. A do domu wracam, jak już zrobiłem i zagospodarowałem swój czas i przestrzeń. Ile dziennie potrafiliście tych pestek wyłożyć? Dużo było. Nie będę precyzował, bo ktoś i tak nie mówił. Ale tak średnio. Ale słuchaj, baza to była między tam powiedzmy 300-400 sztuk na jeden rodzaj broni. Tak średnio. Bo to kwestia była też specyfiki treningu, nie? Czy był na przykład trening pod taktykę CQB, czy był na przykład typowy strzelecki, czy byliśmy na szkole ognia, na przykład na poligonie, gdzie mieliśmy naprawdę czasami duży zakres zapasu. Ile najwięcej czasu spędził pan w sytuacji typowo bojowej? Typowo bojowej, no to generalnie cała misja to jest typowo bojowa, tak? No bo co mi z tego, że ja jestem w bazie, jak mi bombki lecą na głowę, także wiesz, rock and roll cały czas był, nie? A miałeś takie jakieś akcje rodem z gier typu Call of Duty, że gdzieś tam jest noc, budzisz się, wpadasz, biorą cię na samolot, gdzieś lecisz helikopter, gdzieś tam... Nie, no to komuś... generalnie, wiesz, no to... Ile w ogóle, bo tam jest cały czas taki standby, rozumiem, no, tak? Że wy tak, czekacie, dosłownie, czekacie, bo czekacie na 10 tam... minut na gotowość, tak? No 10-15, w zależności od sytuacji, jaka była gorąca... w tym momencie akcja, bo no, trzeba było w czasie misji być gotowym 24 na dobę. Oczywiście były pewne prace porządkowe, które wiedzieliśmy, że się odbędą na tak zwanym elemencie już zaplanowanym, ale były też, gdzie na przykład coś zaobserwowało, że szykują się do ostrzału bazy, nie? No i trzeba było pojechać posprzątać. A co to znaczy sprzątać? Eliminować? Znaczy, nie, kilować? Nie, no posprzątać, żeby nie było zagrożenia. Okej. Jak trudno jest pogodzić pracę w jednostce z życiem prywatnym, rodziną? Bo to jest fajne pytanie akurat, bo dużo chłopaków znam i jest tam dużo rozwodów. Jest. Jest tam dużo... No jest tam takich, można powiedzieć, trochę tragedii rodzinnych, nie? Że te dzieciaki zostają same, że jeden, nawet no, wspólny nasz kolega powiedział, że jak wyjeżdżał na jedną misję, to dziecko było takie, wrócił, było o głowę wyższe. Oczywiście, nie? Albo wyjeżdżał i dziecka nie było, przyjeżdżał, dziecko było i za chwilę jechał znowu, nie? Na chwilę tylko je przywitał. Żona urodziła w międzyczasie. No słuchaj, no to jest niestety, to jest albo wybór, to jest prosty, taki oczywisty wybór. Ja dokonałem tego wyboru tak świadomie w... Można powiedzieć, w 94 roku, kiedy podpisałem na służbę, powiedzmy, na terminową jeszcze w tamtym czasie, a potem już jak, bo byłem jakiś krótki czas po 56 w Chemikach, w Brodnicy, żeby skończyć służbę zasadniczą, tam było kilka miesięcy, tam też na kilka miesięcy podpisałem jako na terminowy. No i później decyzja o powrocie do Lublińca, nie? I to już była taka świadoma decyzja, że, no, że będzie się działo, bo ja generalnie, jeżeli zajmuję się czymś, to staram się to robić w miarę do końca. No i tak też było, bo mimo, że tam powiedzmy w Lublińcu może nie było za dużo tych stricte na początku akcji bojowych, bo jednostka i się tworzyła, ja byłem i w pułku, przepraszam, i na batalionie, i w pułku, także przeszedłem jakby te etapy pewnej ewolucji jednostki. W 2005, jak trafiłem już do firmy, to wtedy w Lublińcu po części byłem sportowcem. Fajnie się różne tak zwane użyteczno-bojowe zawody robiło, ale to też pozwalało ci się rozwijać, nie? Pod względem chociażby mentalnym, fizycznym, strzeleckim, bo dużo tych właśnie zawodów tak o charakterze specyficznie strzeleckiej było. A w firmie znowu pozostawiłem to zupełnie, sport był tylko dodatkiem do służby, a znowu już pełna robota i skupienie się na tym, co było kluczem. A skąd pomysł w ogóle, to jest moje pytanie, skąd pomysł, żeby Lublinie zamienić na Grom, nie? I czy to odbyło się bez żadnych komplikacji, bo nie wszyscy mieli tak z górki, jeżeli zmienili. Ale to nikt nie miał, wiesz? Nie, Tomasz, to nikt nie miał. To akurat to jak chyba każda formacja, ja na przykład wspominam mega tych potocznie nazywanych chemików fenolami, bo nie też spotkałem tam zajebistych kolegów, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt, kadrę zawodową, z którymi też do tej pory utrzymuję kontakt, bo dzięki tej kadrze i jej jakby pomocy bez problemu przeniosłem się z Brodnicy ponownie do Lublińca,
ale już było, w Lublińcu już było trochę gorzej iść do Gromu, nie? Tam trochę to trwało, bo selekcję przeszedłem w 2003, trafiłem w 2005, jeszcze będąc już na misji w Iraku, przyszła decyzja. I to, co wspominali, Motyl wspominał właśnie, że decyzja przyszła, a nikt o tym nie wiedział. Bo to było w jednym momencie, żeśmy się przenosili i w jednym momencie byliśmy na kursie. No to ktoś tam mógł się nie, ktoś zgrzać, pomagał, nie? Ktoś tam pomagał, tak, ale to wiesz, to już ale na to nie my było, nie mieliśmy wpływu, nie? Ja wiem, no ale nie zgrzał się jakiś wasz szef czy dowódca, żeby... Oczywiście, tak, no to wiesz... Zostajesz bez ludzi. Znaczy, wiesz, też, no, czy zostajesz... oni o tym wiedzieli, czy nie mieli? Ale... Czy... Co mogło być najgorsze? Najgorsze jest to, że stawiasz tak, gościa przed faktem dokonanym, że odjdziecie tak. I on musi jakieś te braki uzupełnić. Nie? Tomasz, ale też jest takie powiedzenie, dzięki to wiele rzeczy jakby rozwijało się, ta mentalna strona w firmie, z niewolnika nie ma pracownika. To prawda. Dlatego przyszedł taki etap w Lublińcu, nie będę mówił, kto wtedy dowodził. Ja chciałem zrobić jeden z kursów, taki dosyć trudny, ciężki, ze względu na to, że to był kurs jeszcze w tamtym czasie rzadki, pirotechnika cywilnego, z uprawnieniami, które pozwalały na działanie w cywilu i dzięki jakiejś tam element znajomości, który po prostu gdzieś miałem w Toprze, oni mocno organizowali ten kurs ze względu na to, że w jaskiniach potrzebowali takich specjalistów, a my nurkowaliśmy z chłopakami. No i ja wtedy nie było jakoś zasobnego portfela, wiesz, trzeba było zorganizować kasę i poszedłem do dowódcy o tak zwaną pomoc, wsparcie. Usłyszałem jedną formułę. Taki człowiek z takimi specjalnościami nie jest mu potrzebny na tym stanowisku. Więc to był jasny, konkretny znak, sygnał do tego, że trzeba zwijać te bołki, wziąć się w troki, zrobić selekcję i wyznaczyć sobie nowy tor. Najbardziej wzruszające wspomnienie, które najmocniej utknęło panu w pamięci. Kurde, dużo tego było. Ja się bardzo często wzruszam. Ale, wzruszasz. Nie, no słuchaj, no to wiesz, te powroty, pierwsza misja i pierwszy powrót, nie? Właśnie kiedy wita cię dziecko. To? A tam powiedzmy... Z kwiatami. No, miło chyba, nie? No, i wiesz, córa rośnie, fajnie przychodzi. Ale to też miałeś takie motywy, że wyjeżdżasz, przyjeżdżasz dziecko? Nie. Byłem 6 miesięcy klasycznie, więc dzieciak miał tam 2 lata, ja wyjechałem 2,5, ale już jakie wiesz. Jakie były przerwy pomiędzy tymi wyjazdami? Słuchaj, różnie. Najbardziej, taka największa intensywność to firma, nie? A jeśli chodzi o Lubliniec, no to 2005 byłem na misji, wróciłem i od razu kurs podstawowy, bo miałem takie szczęście, że oni mieli już tam jakiś pewien pakiet osób, a ja byłem jednym z nielicznych, może nie tyle nielicznych, ale takim człowiekiem, który się w miarę płynnie dostał na ten kurs, bo to trzeba było czasami troszeczkę poczekać i koledzy, którzy przeszli ze mną, musieli czekać rok jeszcze, nie? Zanim my żeśmy skończyli. Więc ja dosyć stosunkowo szybko wszedłem na ten kurs i później kurs, później trochę przerwy, przygotowania, misja, później pół roku przerwy, 5,5 miesiąca przerwy, to jest 2,7-2,8 misja. Pół roku przerwy, później druga misja, pół roku misja, później półtora roku przerwy i później kolejna misja, znowu półtora roku przerwy. Nie dla mnie. Znaczy ja... I tak do 2000 generalnie 13, nie? Ale rodzina jest, rozumiem, zawsze jak zmieniałeś na przykład adres, nie? Z Lublińca do firmy, do Warszawy. Ja zabrałem rodzinę z sobą. Tak, to nie było. Wiesz co, dla mnie to droga nie była do przeżycia, więc ja jak najbardziej, wiesz, wszystko, ale nie chciało mi się jeździć raz na miesiąc, wolałem na mierząco mieć. Czy na przestrzeni czasu zmienia się w jakiś sposób selekcja do jednostki? Generalnie sama formuła selekcji pozostała, ale ja nie uczestniczyłem bezpośrednio jakby w strukturze, tak, selekcyjnej. Ja gdzieś tam się zawsze czymś zajmowałem jeszcze innym, ale wiem, że się zmieniała.
Wiem, że się zmieniała w jakichś szczegółach, które... W dół czy w górę? Nie, raczej w górę. Śrubowali tak, bardziej. Tak, śrubowanie. No ostatnio podobno wrócił cywil, to zresztą też tam była mowa o tym, no i przeszło tyle, ile przeszło osób. Nikt nie przeszedł, nie? Więc nabór z cywila świadczy o tym, że jednak dobrze selekcjonują nasi instruktorzy. Właściwie. No nie dobra, ma zmiłuj ale się. Ale co jest w przypadku, kiedy tych ludzi... No nie ma, nie? Bo był tu twój kolega motyl i powiedział, no. Że na przykład że jest coraz mniej chętnych, to po tak. Pierwsze. I to nie jest problem tylko u nas w kraju, to jest problem na świecie. No to no dlatego uzupełnia się to technologią, nie? No bo, to, bo inaczej nie ma. Nowocześniejszy sprzęt. Sprzęt częściowo wypracowywuje jakieś pewne elementy, a co do szturmowców, no to to już wtedy nie jestem w stanie ci na dzień dzisiejszy powiedzieć, co się dzieje i w jaki sposób sobie jednostka radzi. Wiem, że były różne formuły jakby reklamy, prezentacji, zachęty, jeśli chodzi o tą pozyskiwanie. Kolejny etap to jest właśnie, jak jednostka weszła w strukturę MON-u, to był tylko MON, jak później przyszedł moment trudności, otworzyła się na inne resorty, a teraz no, otworzyła się na ludzi z cywila, więc tutaj jest jakby ten zakres powrotu do korzeni celem pozyskania ludzi, no, uzupełniania tych tak zwanych braków wakatów, nie? A że mamy ludzi, jakich mamy, wymalowanych. Czy dostać się do sekcji CAR, selekcja jest obowiązkiem, bo kiedyś czytałem, że to chyba inny proces rekrutacji. Nie odpowiem na to pytanie. Nie znam precyzyjnie jakby wymogów, jeśli chodzi o tę sarowską, ale wiem, że każdy z oddziałów, nawet dedykowanych do tego profilu działania, musi mieć chociażby podstawowe przeszkolenie. A co jest w przypadku tutaj, jeśli chodzi o tą formułę? Nie będę mówił, bo też pewnie ta formacja powstała stosunkowo w tym czasie, jak mnie chyba nie było. Czy ma pan w planie napisać książkę w stylu Operator 594 lub ostatnich gryzą psy, jak to zrobił Nawal i Puwal? Nie, bo jak ja bym napisał książkę, to wszyscy by bekę ciągnęli, ja nie jestem. Nie. Wszyscy to znaczy kto? Wszyscy dookoła. No to tym bardziej chyba napisać. Nie. Może wreszcie nie będzie jakaś... Nie mam ciągoty, nie. No ja nie zachowałbym tam powagi, także może generalnie by były same może... takie akcje. No właśnie, to może... Nie. Czymś nie, by się wyróżniało. Nie, ale to, słuchaj, Tomasz, jak nie napiszę, to będzie smaczek. Jak napiszę, to wiesz, to przy takich rozmowach czasami wychodzą jakieś ten, przy kielichu, jak się siedzi, jakieś dziwnej treści opowiadania, niech one, wiesz, się tak krążą. Tak, i najlepiej to połączyć z opowieściami z bramki. Tak. Nie, wiesz co, nigdy w życiu na bramce nie stałem. O. Także no nie mam tego doświadczenia. Nie mam tego doświadczenia. Nie masz czego żałować. No okej, okay, ale znam ludzi, znam ludzi, którzy stali. Nie szanuję. Ja tu mam takie przysłowie, że to jest tak zwane chodzenie po bagnach wciąga. No właśnie, ale to wiesz, to ja też bym chętnie wrócił tam do Afganistanu, nie? Okej. Okay. Jak wyglądała współpraca z polskim wywiadem w czasie służby? To tak uproszczę to pytanie. Odnośnie tego, co mówił pan Kafir na temat planowania misji, w jakich godzinach, jak miała być zrobiona i tak dalej, bazując na informacjach zdobytych przez nasz wywiad, jeśli taka współpraca była, to kto dostarczał lepsze dane, Polacy czy Amerykanie? Odpowiem krótko i zwięźle. Nie będę wnikał w szczegóły, jeśli chodzi o pana Kafira, bo nie do końca tak było. Nie do końca tak było. Co do efektów, to raczej efekty bardziej wymierne przy współpracy z tymi armiami, a zwłaszcza z Amerykanami. Wymierne. Tak. I tyle może. Okej. Jakie są różnice i wspólne punkty w wojnie w Afganistanie i w Iraku? Znaczy wspólnych, no to jest jakby jeden i drugi kraj. Niestety mentalność tam ludzi, która tam jest, nastawionych na pewien sposób, pewien radykalizm, powoduje, że po prostu ciężko tam się wprowadza jakieś zmiany i
nową myślenia, bo Irak prędzej, bo on wcześniej był mocno, mocno rozwinięty i nastawiony na prozachodnio, ale Afganistan sami widzimy, że ta tendencja jakby do powrotu do tych takich jakby rzeczy, które związane są z tą twardą ręką, dalej są. Ale tam w Iraku też, bo co mamy? Ja nie jestem dobrym jakimś tam analitykiem i nie będę tutaj rozważał. Wiem, że po prostu z tymi ludźmi, nawet jak pracowaliśmy, szkoliliśmy ich, czy chcieliśmy w jakiejś formie tam przekazać im wiedzę, no to było to trudne, nie? To się zawsze gdzieś tam ten był opór materii. No, ale ten opór materii, moim zdaniem, zobacz, no, kolejna potęga, która tam, nie wiem, 20 lat utknęła. Bezradność tej potęgi. Dlatego mówię, że jest mega trudny opór, dlatego tam nie powinniśmy, sądzę, za bardzo pakować się w to. Bo to i tak nie zmieni. A jakie są twoje odczucia po tym, bo ty tam jeździłeś, byłeś, widziałeś, wracałeś, tak. Nie? Były różne tam dziwne rzeczy i, no i nagle widzisz w telewizji, że w przeciągu tygodnia po prostu wszyscy się zawijają i cześć. To wiesz, no to oni mają swojego... Trochę ludzi też zginęło u nas, oni mają trochę swojego zostało rannych. Zwierzchnika sił zbrojnych, jakim jest prezydent. Prezydent podjął taką, nie inną decyzję. Szanujemy wolę pana. Tyle? Nic, żadnych... Słuchaj, ja to wiesz... Jakoś lekko go za przeproszenie... Ja to już się wami w domu narzucamy, także wiesz, nie będę tutaj, bo podobno nie wypada. Także skończmy na tym, okej? Okay? Bo nie, no zginął nasz kumpel, także wiesz, to nie ma dyskusji. Ja byłem na tej misji, niosłem chłopa, osłaniałem go, także wiesz, dla mnie to jest chory po prostu. Tu nie ma co się śmiać, to jest po prostu bezsens. Krótko. No najgorsze jest to, że nikt nic nie może zrobić. A ilu innych ludzi zginęło, właśnie, tak? No, a ile Amerykanów? No a to już w ogóle, to jest, ale to wiesz co? Ile to, pieniędzy wszystkiego? Wiesz, pieniądze teoretycznie i praktycznie, no to jest rzecz, którą tak jak i my w naszym życiu raz przepuszczamy, raz gospodarujemy, tak? Pracujemy na nie. Ale z drugiej strony właśnie to, co on kiedyś, była wypowiedź jego na forum żołnierzy, tak jak ich tam ocenił, było takie, taki zwrot ładny, nie będę teraz przytaczał. Tak teraz potraktował ich wysiłek. No tyle, to może skończmy. Jakie doświadczenie wyniosła jednostka po konfliktach, w których uczestniczyła? Duże. Duże, bo tak jak specyfika walki w Iraku była inna i specyfika walki w Afganistanie też była inna, więc każda z misji nosi mega doświadczenie. Irak, miasta, teren zurbanizowany, a Afganistan bez gór i terenu otwartego, który wiesz, oczywiście jakieś wioski, jakieś tam miejsca i strefy mieszkalne, ale to jest dwie różne rzeczy. Także tutaj trzeba było naprawdę przestawić się, nie? Tak dostosować jakby nasze prace porządkowe. Jak dla mnie to każda wojna to jest chyba taki poligon doświadczenia. Tak, no ale to jest najlepszy. Na żywym organizmie. Tak. Znaczy to, słuchaj, to nie ma co czarować. Ja wstępując, jak się dowiedziałem, że jadę do Iraku w Lublińcu, to banan na gębie i mówię, w końcu, kurde. Jakbym słyszał tych Amerykanów. Ile można po tym lesie łazić i palić te ogniska, nie? Jakbym słyszał tych Amerykanów, z którymi miałem kiedyś okazję, którzy mnie trenowali i którzy... Tak, ale znowu inny... będąc tam, już przemyślenia były zupełnie zgoła inne, nie? Także jak bombki wiesz, zaczęły lecieć, to jednak chyba... Ale nie, to nie, wiesz co, nie. Widzisz, to jest... Możesz się śmiać, ale mnie bombki nie przerażają. Oczywiście one zawsze wprowadzały pewien element strachu i obawy, ale chodziło o zasadność. I tyle. O zasadność. Czy faktycznie... My jesteśmy tam po to, tak zwane, no o czym się mówi, czy robimy dla kogoś robotę, nie? Jak ci Blackwatersi. No, twój kolega kiedyś powiedział, że, nawet chyba nie wiem, czy nie powiedział, czy to nie jest nagrane, że trochę byliśmy tam frajerami, że biliśmy się, nie do końca wiadomo za co i o co i nawet... Nikt nie pomyślał o tym, żeby chociaż ten jeden tankowiec gdzieś tam popłynął raz w miesiącu do Polski. No ale widzisz, no ale to widzisz. I no, padło słowo, że jesteście po prostu frajerami. Frajerami, prawda? No słuchaj, no może i frajerami, tylko to też jest takie trochę nie do końca słuszne nazewnictwo, bo jako żołnierz, tak, nie mam, albo moje poglądy polityczne zostają u mnie w domu. Jako żołnierz ja nie mam za bardzo tutaj do gadania względem oceny, ja wykonuję rozkazy.
Więc frajerami nie jesteśmy my. My byliśmy narzędziem, który wykonywał pewne zadanie zlecone przez naszych zwierzchników. Frajerami jest rząd. No i czyli to myślę bardziej w kierunku ta. Polacy. Ta, nie? Że, tak, że ale wiesz, ale nawet, bo my tym narzędziem byliśmy, które to tam wtedy działało, więc tutaj znowu nie potrafimy wynegocjować dla siebie konkretnych korzyści przez zobowiązania, które realizujemy na rzecz wspólnego dobra. O tak. I tyle. No, to życie. No, cóż, rozsądzi to historia. I tyle. My jesteśmy rzemieślnikami, zrobiliśmy swoją robotę, wróciliśmy, udało się. Co niektórym się nie udało. I tyle. No i to jest najgorsze. Tak. Idźmy dalej z pytaniami. Czy na misjach integrujecie się ze specjalistami z innych krajów? Poprzez różne rodzaje zawodów sportowych, albo chociażby picie wódeczki, jak jest na to czas. Czy nie ma na to były czasu? Jakieś. Nie, integracja jest, oczywiście, że jest. Rozmawiamy, spotykamy się, wymieniamy doświadczenia. Mało tego, współpracujemy razem, bo taka jest też, taki jest cel, wymiana doświadczeń. Co do głębszej integracji. Ja może zostawię to dla siebie, dlatego że pewne rzeczy powinny zostać dla nas. Nie muszą wszyscy o tym wiedzieć. Co do zawodów, ja osobiście nie brałem nigdy udziału. Wiem, że były jakieś formy biegów, konkurencje gdzieś tam sportowe, jakby inicjowane przez innych kolegów. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie sport skończył się w Lublińcu. A w firmie była robota i jeżeli miałem czas wolny, to albo skupiałem się na swoim jakimś tam elemencie rozwoju albo pracy przy jakimś tam elemencie sprzętu czy przygotowaniu. Bo to zawsze coś było do zrobienia. Teraz będzie fajny temat, bo będziemy mówić o kobietach w jednostkach specjalnych. Super. Chcę, żeby mnie kobiety zaszlachtowały jednym słowem. To jest pytanie od kobiety. Okej, no dobra. Czy kobiety mogą być operatorami lub być w podobnej funkcji typu zwiadowcy, wywiad, analiza? Czy się tam odnajdą? Na pewno nie w sekcji. To od razu mówię, że to jest. W sekcji bojowej, tak? Tak jest. To jest totalna porażka. Jeśli chodzi ale o... miałeś takie doświadczenia, albo gdzieś widziałeś, że ktoś tam... Ale nie spotkałem tego. A, nie spotkałeś. Nie, no, że ktoś gdzieś tam... Nie powiem, że teraz, więc znowu nie mam je w firmie. Wiem, że były tworzone i są tworzone jakieś formacje, które tam mają w jakiś sposób wesprzeć no bo nawet działania, teraz... ale ja, jeśli chodzi o szturm, nie chciałbym widzieć kobiety w moim towarzystwie. Od razu mówię. No ale jak jest na przykład jakiś tam nalot i są te kobiety no, w tych całych tych swoich strojach ninja. Tak, ale to jest kobieta, to... która jest jakby w elemencie wsparcia. To tak samo jest tłumacz. To jest coś innego. Czyli mimo są kobiety sekcji, i wtedy tak, kobiety no, one jakąś muszą tam być, tak. pracę wykonują, tak? One muszą być, dlatego mówię. No, ja nie mówię, że w ogóle, tylko jakby w temacie szturmu, w temacie elementu sekcji. A jeżeli mówimy o element wsparcia, no to jest niestety i niestety nierozłączny element wsparcia. Kobiety mają swoją rolę, spełniają ją całkiem nieźle. W firmie też? Tak, oczywiście. Także no, taka jest tendencja. Te kobiety już pojawiły się i ugruntowały swój byt w armii już tak na stałe i one będą i one realizują super zadania. Są bardziej czasami skrupulatne i precyzyjne niż mężczyźni, ale w pewnych kwestiach no niestety nie nadają się. Jak z twojego doświadczenia kobiety odnajdywały się pod kątem socjalnym na takich wyjazdach? Wiesz co, u nas w strukturze mieliśmy bardzo rzadko kobiety. Były, miały, posiadały oddzielny, wiadomo, element zakwaterowania, więc się odnajdywały, no, musiały mieć stworzony przez cały sztab logistyczny odpowiednie warunki i tak ten sztab realizował zadania, a później jak już one tam się odnajdowały wewnętrznie, to nie jestem w ciele kobiety, nie powiem ci, czy im to pasowało, czy nie. Chętnie wysłucham komentarza, czy refleksji Tomka o kobietach w służbie, a zwłaszcza ich rosnącym zapale do wojska. Ojej. Jak najlepiej zagospodarować, twoim zdaniem? Ale słuchaj, no to ja nie będę tu wił opowieści, mówię, drzewa sandałowego. Ja teraz skupiam się jakby na tym elemencie własnego rozwoju. A co do kobiet, no to sądzę, że są
większe mózgi, które potrafią przeanalizować i jakby znaleźć odpowiednie miejsce dla kobiet. Dla mnie nie myślałem na tym, tak szczerze. Nie myślałem, to zależy gdzie, bo no jest parę... Jest, tak, oczywiście jest tych miejsc... Ale jeżeli chodzi moim zdaniem o taką fizolstwo, tą naparzankę, to no po prostu, no fizycznie, nie? Ale oczywiście, no kobieta jest jakby psychika kobiety, tak? Znajdują się kobiety, które są oczywiście twarde charakterem, zapalczywością, dążeniem do celu, no ale też, ale kobieta jest zawsze kobietą, nie? To nawet, wiesz, tak jak się mówi, czy strzeliłbyś do kobiety, strzeliłbyś do dziecka. No i tutaj mamy ten dylemat. No. I to jest właśnie ten, to kobieta ma ten jakby element od nas oddziaływania inny. Czy Grom posiada własny wywiad? Jakim zapleczem dysponuje? Kadrowym i sprzątowym. Dziękuję za twoją służbę, Tomku. Ja też dziękuję za pytanie, ale to, co Grom posiada, i tak jak tutaj było wcześniej zapytanie o strukturę, to niech zostanie tajemnicą, bo to jakbyśmy wszystko odkryli, na pewno sobie radzi. No i to jest super odpowiedź. Czy co doradziłbyś licealistom, których celem jest służba w jednostce specjalnej Grom Formosa, by stać się najlepszym kandydatem na operatora zespołu bojowego? Konsekwentne dążenie do celu, a nie tylko mówienie o tym. Bo wielu licealistów chciałoby, ale jak się zaczynają schody, no to zaczynają się, jak to się mówi, tak zwane chwile zwątpienia. A żeby nie było tych chwil zwątpienia, trzeba po prostu dalać. I było pytanie, jest odpowiedź. To też kolejne lekko abstrakcyjne pytanie. Co byś zrobił, jakby nagle wybuchła wojna nuklearna? Pytanie, nie będzie pytanie, czy byśmy byli. No właśnie, to takie, co bym zrobił? No, nie buduję na razie bunkra. Nie jesteś perpetuum. Tak, nawet jak wyjdę z niego, to sądzę, że długo nie pożyję, także wiesz, no, co bym zrobił? No, rozpuściłbym się pewnie. No. Jak wyglądało twoje przejście ze stanu służbowego do cywila? Jak długo trwała twoja aklimatyzacja w nowych warunkach już jako emeryt? A co to jest aklimatyzacja? No wiesz, no... Nie. Ja nie. Odnajdywanie. Ja wiesz co, ja... Odnalazłeś się? Czy tak, ja od razu się znalazłem. Czy musiałeś tam pomedytować, pojechać do Tybetu? Żartuję. Pobyć w górach W osamotnieniu, tak. Nie, słuchaj, Tomek, krótka piłka. Ja miałem w 2015 wypadek na motocyklu, zresztą na zajęciach. Perypetie z konsekwencjami urazu nogi były takie, że mnie wycięło z sekcji, bo to oczywiste było. Wróciłem do formy gdzieś dopiero w 2016 i to późny 17. Długo się z tym bujałem. No ale to konsekwencje tego były takie, że musiałem przejść na sekcji stricte szturmowej na sekcję wsparcia i tam wtedy zostałem z tym starszym bridgerem jakby organizującym pracę. Przypomnijmy może, kto to jest ten bridger, bo ja albo Dawid na pewno pomyśli, że to jest jakiś bridgista, który gra w karty. Tak, gra w karty. Bridgista. Nie. Bridger jest to osoba, człowiek z... operator, który odpowiada za wytorowanie drogi sekcji do wejścia do strefy obiektu. I to są różne formy, też można to poczytać, obejrzeć jej parę filmów. I generalnie... Otwieram drzwi. Otwieranie drzwi. W różny sposób, tak. A zdarzyło ci się ciąć palnikiem drzwi? Wiesz co, nie. Dlatego, że palnik był, to jest to wbrew pozorom element długotrwały, uciążliwy, szybciej ładunkiem. A ciekły azot albo coś takiego, żeby cichaczem zrobić? No dlatego mówię, wiesz co, jeśli chodzi o cichacza, to mieliśmy takie swoje sposoby i one mega się sprawdzały. A jeśli chodzi o metodę taką typową, no to dużo szybciej było. Kiedyś widziałem taki filmik, że tam to jakaś tam policja komuś tam wchodziła na chatę i miał takie drzwi, łobuz, że, no, że się zawiesili po prostu na tych drzwiach. Zgadza się. I on gdzieś tam było pokazane na kamerze. Wchodzi się przez ścianę. Przez ścianę. Oczywiście. I jest szybciej. O, to musi być mocne kopnięcie chyba, nie? A to już kwestia tego, co wymyślisz.
Można sufitem, przepraszam też jeszcze, tylko że tam mamy trochę zbrojenia, ale także przez ścianę się dużo szybciej wchodzi. Masz tatuaże? Mam. A czy tatuaże wykluczają ochotnika do wojska? Ja tatuaż sobie zrobiłem już po wyjściu na emeryturę. Ale taki wtedy... znaczący. Wtedy jak... Znaczy nie, słuchaj, komisja patrzy na to w jakiejś formie. Dzisiaj też? Sądzę, że oni cały czas, bo komisja lekarska jest na tyle zatwardziałym organizmem, że przepisy się nie zmieniły do tej pory. No, i mental też. I mental też, także oni patrzą, ale nie, nie totalnie to wyklucza, także jeżeli tam coś się pojawi, to myślę, to jest kwestia tam akceptacji. Czy znasz jakieś metody szkoleniowe, by z osoby z przeciętną pewnością siebie zrobić kogoś nieustraszonego? Kto w boju zachowa zawsze zimną krew? Mhm. Czy kandydaci muszą już posiadać po prostu odpowiednie cechy? I tutaj, no dobra, odpowiedzmy na to pytanie, bo to jest drugie. I czy w elitarnych jednostkach powszechna jest praca również w sferze mentalnej? Słuchaj, no odpowiednie cechy, no to trzeba posiadać oczywiście, bo jeżeli bym takowych, ja nie będę skromny, nie posiadał, to bym pewnie wypadł z tak zwanego. Ale te cechy wszystkie chyba się na selekcji... Ale to tak jak i u ciebie na przykład w pewnym temacie, tak? No bo jeżeli podejdziesz do walki i powiesz, że nie, no przegrałem, no to lepiej nie podchodzić, bo po co w ogóle podejmować tą walkę? A jeżeli podchodzisz do walki w takim temacie, że walczysz i do końca walczysz, no to jest oczywiste, że dasz siebie na maksa, tak? A sytuacja, jaka się rozwinie, no to zobaczysz wtedy, no bo nie mówimy, że zawsze trafiamy na gorszego fajtera czy na gorszego przeciwnika, bo sytuacja może być różna. Ważne, ile serca włożymy w to i czy odpuścimy w jakimś momencie. A myślisz, że są jakieś takie metody, żeby to serducho inaczej, żeby wytrenować te jaja? Wiesz co, same jajo to jest od początku, tylko kwestia jeszcze tego elementu przygotowania takiego człowieka w tej sferze działania, bo ja wiem, nie wiem jak to też określić, bo na selekcji właśnie fajnie te jaja nam sprawdzano, wiesz? Mi się wydaje, że selekcja jest od tego, że określa właśnie to, czy masz jaja, że dlatego mówię, masz wejść na tą drabinkę, skoczyć, nie wiem, przepłynąć, posiedzieć w lesie. Motyl to mówi bardzo dobrze, no bo były takie właśnie momenty. Tak, jak nas stawiano do sparingów, to ja też dostałem tego chłopa z Poznania, z policji. Nie to jest, że zasięg ramion dużo większy, to jeszcze wyższy. I dostałem parę razy takiego haka, wiesz, w banie, że tam jak poszedłem później już na psychotesty, to cały czas dzwon był, nie? Ale udało mi się go na tyle utrzymać, wiesz, na dystansie, że udało mi się przetrwać tą walkę, nie? Ja zacząłem kopać go po prostu w mostek, w splot. I on przez to nie mógł... Przystopował, ale były takie momenty, że czasami to sam już... No właśnie, ale nie chodziło o to, żeby wygrać, tylko żeby... Walczyć. Żeby instruktor zobaczył, tak. Chodziło o walczyć. Tu jest ten element nie oddania pola. Zwyczajnie, walka. Do końca. No właśnie. Czy pan Laskowski mógłby coś powiedzieć o psychice na polu walki? Ojej. Bo to, czy tobie się zdarzyło na przykład, bo dużo to też było opowieści, że no wiesz, to właśnie te regularne wojsko, czy inaczej, że często jest tak, że jak przysłowiowe te kulki zaczynają świstać nad głową i były sytuacje, że komuś nawet tam hełm poobdzierał i tak dalej, to wtedy goście siwieli i niektórzy po prostu nie robili nic, nie? Co, ja nie mam włosów na głowie, osiwiała mi broda, nie? Także generalnie... No trochę musiał nalecieć, tak? Trochę ale tak czy to nie jest było. Taka weryfikacja czy miałeś takie... Tak, sytuacje? Ale wiesz co... Czy jak już jedziecie, to już wiesz, że... Tak, to jest mechaniczne pewnie. Nastawienie, bo tu tak jak... Znowu przytoczę Motyla, bo on bardzo fajnie to powiedział. Jest zakodowane w nas ta mechanika działania, nie? Czyli są sytuacje, kiedy my po prostu reagujemy automatycznie. I tu nie ma zastanawiania, o kurde, bo ja nie wyjdę teraz za tego samochodu, bo kulki lecą. Tylko jest automatyka działania. Ja pamiętam mój pierwszy kontakt, kiedy wyskoczyłem z samochodu, schwyciłem za karabin, postawiłem na masce hamera i zacząłem łomotać w strefę ognia. Zajarzyłem, że nie mam hełmu. Jestem w czapeczce. Na G-Jadżo. Ale dobrze wyglądałeś. Nie, ale słuchaj, dobrze wyglądałem. Filmowo to musiał. Ale faktycznie zaczęło się coś sypać. I była lekka konsternacja i szybki powrót do bryki, nie?
No ale... Ale słuchaj... Przynajmniej byłeś świadomy, tak. Tyle, że czapeczkę... Ale nie, tu widać tą automatykę, nie? Że wiesz, były takie momenty, że po prostu wiesz, ciach, poszło twardo, nie? I nagle ty. Okej. Okay. Czy obecna władza modernizuje czy demontuje polskie wojsko? Zmiany kadrowe itp. Ja w zmianach kadrowych nie wnikam, nie interesuję się, nie analizuję. Mam ważniejsze rzeczy niż tam analizowanie zmian kadrowych. Niektórzy się martwią, inni. Ja mam swoje zmiany kadrowe w firmie i na tym się skupiam. Co do sprzętu, no to ja patrzę i słucham też i chłopaków, i ludzi z policji. Wiem, że dużo sprzętu dostali, dużo modernizacja. No teraz mamy ten przykład sprzętu, jeśli chodzi o Straż Graniczną. No ale dla mnie też jest mega progresem to, że w końcu Grom ma swoje śmigłowce, nie? Ale to teraz na dniach jakoś się... Ale to nie, śmigłowce są wcześniej, bo one były do dyspozycji wojsk specjalnych, ale one były jakby inicjowane z samego Gromu, tak? Przez dowódcę Gromu. No i wiadomo, żeby one funkcjonowały też i w Agacie, i w Lublińcu, bo to są też przecież jednostki, które realizują zadania, no to działały jakby wspierając te formacje. Te jednostki, a teraz mamy no, jeszcze dodatkowy pakiet kolejnych 4, także no, zaczyna to się robić ciekawie. Jaki jego zdaniem najlepszy aktualnie jest wiek kandydata do wstąpienia do jednostki? Znaczy najlepszy to różnie to bywa, bo każdy człowiek ma swoją jakby ścieżkę, tak? I ja gdzieś tam patrząc z perspektywy w Gromie mogłem być już od 97 roku. Siódmy, podobnie jak Nawal szedł. Tylko, że fakt był taki, że nie dojrzałem jakby w tym mentalnym przekonaniu, że ja potrafię, dam sobie radę i tak dalej. Gdzieś tam funkcjonowałem, mając 4-5 lat, w formule tej takiej, że osiągnąłem jakiś cel, czyli dostałem się do Lublińca, jest super, tak? Ale przychodzi taka dojrzałość, u każdego to bywa różnie, czasami to jest impuls. Jest to, tak jak Nawal, mając tam, nie wiem, chyba po służbie zasadniczej krótko się dostał w struktury i to pozwoliło mu rozwijać się dużo wcześniej i tak dalej. Ja miałem swój wiek, 30, gdzie poprzez zawirowania nie można było wcześniej mieć możliwości, bo tam przecież 2000 rok i ta cała sytuacja z pruciem sejfu i tak dalej, no to też był taki stan, gdzie firma była, no jak to się zawieszeniu. Mówi, w zawieszeniu, a ja gdzieś tam ta dojrzałość rosła i ona gruntowała się. No i potem jak już się otworzyła firma, znowu zaczęto pozyskiwać ludzi, no to był pierwszy ruch, to było wysłanie kwitów, więc u mnie to było gdzieś tam troszeczkę później, a u ludzi no to myślę, że taka stabilizacja ta w głowie, że masz stabilny grunt pod nogami, nie szukasz jakiejś tylko przygody, ale wiesz, jaki chcesz osiągnąć cel, rozwój, przemyślenia tego, co było wcześniej i jedziemy. No. A prawdą jest, że bardziej byli brani pod uwagę faceci, którzy mają rodzinę, że tak. Przez to, że byli bardziej odpowiedzialni i nie było tego syndromu Rambo i tak dalej, że było, nawet u mnie było po rozmowie, po selekcji było takie pytanie przez dowódcę, no i co pan zrobi, jak pan się nie dostanie do firmy, tak? A ja mówię, panie pułkowniku, mam rodzinę, będę dalej pracował tam, gdzie pracuję, bo muszę ją utrzymać, to jest proste. Otworzyłem sobie drzwi, furtkę, a co z tym będzie, no to już los pokaże. Udało się dostać, tak? Aczkolwiek czekałem jakiś tam czasookres, bo już zapytania były nawet w 2003 roku o mnie. W 2004 poszła czwórka kolegów, nawet ci sami, co szli ze mną selekcję, ale tutaj nie było zgody w naszym przypadku. A w 2005 tam poszła mocna ekipa i się udało. Dobry kandydat do JW Grom to człowiek. No to tutaj pytanie, jaki czas, jaki okres, kto z psychiką. Nie ma dobrych i... Ale może inaczej. No właśnie. Mieszczuch?
Nie, wiesz, no ale słuchaj, no to też, Tomasz, nie jest tak, bo tutaj... mamy w mieście też rosną ludzie o mega potencjale, na wsi też są ludzie o mega potencjale, w górach będziemy mieli ludzi górali o mega potencjale i Kaszubów i wszystkich, tak? I tu jest kwestia tego, jaki masz cel w życiu, czy jeżeli ta formacja gdzieś ci chodziła po głowie w temacie, czy ty konsekwentnie będziesz dążył do tego? Bo jeżeli ty będziesz dążył, to jest to mega kandydat, który wie, czego chce. Kiedyś gdzieś zasłyszałem też na jednym, ale to z angielskich podcastów, że to nieważne, kto ma jaki kolor skóry, skąd jest, ważne, że można na niego liczyć i nie zawodzi. Dosłownie, no, konkretnie, czy ty idąc na tej tak zwanej masz jedynkę przed sobą, czy się nie staniesz na przykład tą jedynką, nie? No bo to jest tak, jak masz takiego kumpla, który wiesz, na 2 sekundy przed wejściem zrobi ci zwije, no to jesteś w plecy, no. Nie wiem, czy to też pytanie jest, na które będzie znał odpowiedź, ale czy w razie porwania obywatela RP Polska ma środki i możliwości, żeby podjąć działania operacyjne HR? Bardziej mi chodzi o logistykę, analizę transport, aniżeli o same umiejętności Gromu, bo to wiadomo, że Grom ma. Temat jest taki, ja nie będę odpowiadał precyzyjnie na to, może precyzyjnie odpowiem. Była taka sytuacja. 2008-2009. Niech sobie kolega przeanalizuje, co w ten typ, jakie podjęto środki. Sukces czy nie sukces? Tak. Wiesz jaki? Ja nie wiem. Stracony gość. Stracony? Oczywiście. Ale to mogę powiedzieć mogę chyba, no. Nie? To nie było tutaj... Gdzieś tam ten nasz inżynier? No przecież tam też pracowałem wtedy w strefie. To była tutaj nawet geofizyka Kraków, tak? Oczywiście. No tak. No nikt przeanalizuje sobie cały proces postępowania i negocjacji naszego rządu i tak dalej. I później my byliśmy w strefie. Wszystko. Z jaką jednostką specjalną zagranicy najlepiej wspomina wspólną współpracę na szkoleniu czy też na misji? Jaką najlepiej? Mhm. Słuchaj, no generalnie to dobrze nam się współpracowało z Amerykanami oczywiście. Silsi, tak? Tak, bo oni tak jakby mocno siedzieli w Afganistanie. A potem, no to jeżeli chodzi o Polskę, no to nasi sąsiedzi z Wesołej, mega ekipa, wtedy mieliśmy i dowódcę, który był dowódcą kontyngentu i mega ludzie, którzy po prostu z nami naprawdę na poziomie współpracowali, super się pracowało, super. Jakieś masz kontakty z Amerykanami? Zostały jakieś przyjaźnie albo... Znaczy wiesz co, nie, jakoś tak wyszło, że tak oczywiście były, ale ja... Nie wiem, tak gdzieś tam były te kontakty na krótko z innymi na przykład formacjami, jak byłem w Iraku, to z chłopakami z Bułgarii, chłopakami jakimiś innych formacji Ukraina, bo to taki był wtedy układ. Jeśli chodzi o Amerykanów, to był krótko taki gdzieś tam zaraz po misji, a teraz jakoś tak się to rozwiało. Skupiłem się na tym, co w kraju. Ja miałem okazję, bo mieszkałem trochę w Stanach i nawet jeden z moich trenerów był gość, który był, zresztą on jest dzisiaj słynnym mówcą, Jacko Willing, on prowadzi tam swoją audycję i podcasty w ogóle milionową. Wtedy jeszcze nie był żadnym youtuberem, był w czynnej służbie i on właśnie wtedy mówił, że jeżeli chodzi o Europę i to tylko grom. No tak, ale wiesz co? I śmieszną rzecz powiedział, nie wiem czy to prawda, że dużo roboty było i dużo... Integracji. No w sumie to cygaro przysłowiowe trzeba było po robocie wypalić. No, czyli raczej bardzo dobrze wspominali, że po prostu szło to wszystko, tak jak wiesz co, tak było, ale mi się wydaje, że to też jest wynik tego szkolenia. Ale i szkolenia, ale wiesz co, to też była sytuacja taka, że przykład znowu Nawala, tak? Bardzo mocna praca w Iraku spowodowała, że przekonano się do Gromu. Przełożyło się to na później współpracę dalszą, kiedy powstał jakby te całe działania w Afganistanie, no i ta współpraca w Afganistanie, tak? No, także tutaj naprawdę było to mocno szło i fajnie się robiło.
Dlaczego akurat jednostki specjalne? Ja? Mhm. Byłem w chemikach. A nie na przykład... właśnie, byłem w chemikach. Czemu nie zostajesz? Może by się teraz te umiejętności przydały. Nie, no przydawały się, wiesz, jakaś tam formę... Robiłem rozpoznania chemicznego. Jak to było? OP1? Tak, tak. Maska słoni? No, tak, maska słoni, kondom. Słuchaj... Biegało się? Tak, a jak? I nie powiem, co się lało tu i ówdzie, także wiesz, także było fajnie, ale słuchaj, nie, no to już była taka ciąga, to ja powiem ci to, nawet ja jestem dzieckiem szczęścia pod tym względem, realizuję. Byłeś chemika, który już wiedziałeś, że chcesz być... Nie, Tomek, ja byłem już w 56, 56, Lubliniec, ja liznąłem szkółki w Lublińcu, a dopiero były chemiki, była jednostka chemiczna, gdzie skończyłem. Widząc specyfikę pracy w tej jednostce, zrozumiałem, że to nie miejsce dla mnie. A oni wiedzieli, że to nie jest miejsce dla mnie i mnie puścili, bo nie chcieli mieć problemów. Okej. Jakie przyniosło ci doświadczenie z wyjazdu do Afganistanu i czy było warto tam pojechać? Słuchaj, no doświadczenie, no każdy wyjazd, każda misja, każda jakaś tam fajna, ciekawa robota przynosi doświadczenia. A czy one w późniejszym czasie procentują, czy są jakimś dalszym ciągiem innych rzeczy, no to już jest taka jakaś moja tam indywidualne, moje indywidualne przemyślenia. Przede wszystkim cieszę się, że wróciłem w miarę zdrowo i cało, tak, a tak szczerze, no, rzemiosło, które wykonuję teraz, jest interes, którym się teraz zajmuję i działalność, którą prowadzę, no to jest cały wymierny efekt tego, co osiągnąłem przez doświadczenia, które mam w życiu, tak? W pracy. Tyle, no. Czy pan Tomasz uważa, że zasadnicza służba wojskowa była czymś dobrym? Tak, tylko to tak samo, jak teraz jest ta polemika nad WOT-ami, tak? To jest kwestia, w którą stronę ta zasadnicza służba szła. Czy ona była efektywnie wykorzystana i tak jak ja na przykład w zasadniczej służbie faktycznie ciekawe prace, ciekawą służbę miałem? Czy po prostu było to przebimbanie na szelkach tylko, żeby odsłużyć i wyjść do cywila, bo już mam tego dość, tak? Jak ktoś się nade mną tam pompuje, krzyczy i faktycznie tylko nie mam... Nie czyścić kibelków szczoteczkami? Ale nie, oczywiście, ale to słuchaj, to każdy młody czyści. Albo jak, coś, nie. Takie tak, rzeczy. Pompowanie, ale myślisz, krokodylki. Że to, po co to było we wszystko? Upodlić? Charakter. O charakter? Oczywiście. A nie było buntu jakiegoś? A co dla pania bunta? Po co? Bunt to wtedy mieli ci, którzy, jak to się mówi, byli staluchami. Tyle, wiesz. Jak przetrwałeś to miałeś wszystko. To doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem. Czy według pana Tomasza każdy obywatel RP płci męskiej powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu wojskowości, wiedzieć jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Znaczy to też jest znowu taka następna kwestia. Są ludzie, którzy się do tego nie nadają po prostu, Tomek. No i wiesz, i podstawowa wiedza powoduje, że czy nawet jak on zostanie przeszkolony w tej podstawowej wiedzy, to on dalej będzie tą wiedzę w jakiś sposób... Tak wiesz, jak powiedziałeś, z niewolnika nie ma pracownika. Dosłownie, on będzie tam dbał o nią i w jakiś sposób wykorzysta. Wcale nie jest to powiedziane. I być może wracając do WOT-ów, chyba lepiej jest mieć kogoś, kto chce. Oczywiście. Nawet jak się do tego, do niektórych rzeczy może się nie dawać, albo może nie mieć predyspozycji, ale jego chęci mogą być wykorzystywane do innych celów, nie? Przynajmniej ma poczucie misji. Tutaj jest ważna też jakby rola kadry dowódczej. Niestety i niestety. Jeżeli mamy człowieka, który ma pewnego rodzaju predyspozycje, no to można go wykorzystać w tym kierunku. On nie musi totalnie zasuwać, jak to się mówi, w polu, zbiegać z karabinem chociażby, a może być wykorzystany w jakichś innych kierunkach. Mamy teraz kwestię informatyki, całych tych działań niekonwencjonalnych, więc wiele możliwości. Czy służyłeś w zespole z którymś z poprzednich gości? Tomek, Nawal... gości Tomka, przepraszam, Nawal, Motyl. Tak. Są jakieś wspomnienia? Tak, razem żeśmy z Nawalem pracowali przy hamerach i spawaliśmy i przygotowywaliśmy je do wyjazdów i do misji. A to nie było tam żadnych takich gości, którzy by za was to zrobili? Słuchaj, no, oczywiście, że byli ludzie odpowiedzialni za to wszystko, ale każdy z nas, mając rolę, wiesz, taką, że mieliśmy zadbać o ten nasz osobisty, wiesz, wóz transportowy, to miał swoje przemyślenia, jak on ma wyglądać, jak on ma być zbudowany, gdzie wzmocniony, także trochę żeśmy tam się nagimnastykowali. A nie musieliście, bo Motyl jak był tutaj, coś takiego zrobili z tym słynnym, coś to był za samochód, Honker, tak?
Nie, ale to wiesz, to Honkery były w Iraku, tam, a my mieliśmy już Hammery. Ja wiem, ale on właśnie, to jeszcze nie był Grom i właśnie oni coś no to tam, Honker. Jakąś modernizację zrobili tak, że ktoś tam im kazał za to płacić, że zniszczyli sprzęt, nie? Czy słuchaj, mieliście zielone światło na takie rzeczy, żeby działać na tych Hammerach? Słuchaj, generalnie nikt nam tego nie bronił, a co później było, to będzie moją słodką tajemnicą. Dowództwo nie, dowództwo było mega, tutaj trzeba przyznać, my naprawdę modyfikowaliśmy te nasze sprzęty, żeby wykonywać zadania i robiliśmy różne cuda. Którą, jaką robotę, którą możesz ujawnić, pamiętasz jako najtrudniejszą? Czy wiesz co, było tych robót trochę. Może najbardziej, która utkwiła w pamięci, no to jest oczywiście w momencie, kiedy zginął Krzysztof, tak? Ale najtrudniejszą, no to one różne były, bo to były czasami naprawdę wymagające misje. Ale dużo było takich na przykład robótek, no wiadomo, macie tam plan i tak dalej i na przykład musieliście korzystać z opcji A, B i C? No to słuchaj, no... Że coś się wykoleiło i coś nie poszło, tak jakbyście zakładali? Oczywiście, no bo... Ale byliście na to gotowi, czy były jakieś improwizacje? Nie, no to jest pewnego rodzaju system planowania, tak, całej roboty, więc są pewne warianty i działamy. Bo to jesteśmy szkoleni w tym schemacie, żebyśmy rozpatrywali pewne zagadnienia, które ułatwią nam później dalsze reagowanie na to, co nas zaskoczy. O tak. Było tak i chcieli nas wysadzić nam wtedy. Była gruba robota. Tomek Stary Operus. Pytanie brzmi, na jakim motocyklu obecnie jeździ? Ja nie jestem harlejowiec, ale klasyka Honda moja VTX 1800. No i druga. Jest kardan, czy nie? Nie, tam jest kardan. Tak, przepraszam, tam jest kardan, bo mam jeszcze Afrykę, znowu klasyka, 96 Afryka Twin. I to są dwa motocykle, które jakby. Ile rocznie robisz kilosów? Nie, teraz szczerze mówiąc, stonowałem z jazdą. Były momenty, że jeździłem dużo, a przez to, że zająłem się tą swoją działalnością, to tak ciężko, wiesz, się wstrzelić w ten czas wolny. Zawsze jest coś do zrobienia. Ja mam pytanie. Mam 45 lat i chciałbym do jednostki specjalnej. Czy to nie za późno? No trochę za późno się kolega obudził, no ale można próbować, nie? No właśnie. Może się uda. Co myśli o szkoleniu i wyszkoleniu regularnego wojska w Polsce? Czy może uważa, że regularne wojsko to beton, którego nie da się zreformować od wielu lat? Znaczy, ja też służyłem w regularnym wojsku i tak między nami, no oczywiście regularnym, dowództwo dowództwem, beton betonem, ale w dużej mierze wszystko zależy od nas, ile chcemy wysiłku włożyć w nasze wyszkolenie i profesjonalizm. Jeżeli liczymy na to, że wszystko dostaniemy na tacy, no to się przeliczymy. Jak to jest z kursami ser w specjalsach? Czy faktycznie są takie ciężkie i biją tam na torturach? Mentalnych torturach, czy nie, nie fizycznych? Nie. Słuchajcie, no są... dobrze wypowiadam, serę, czy jest jakaś... Tak. No są robione szkolenia po to, żeby nas przygotować do przetrwania w takiej sytuacji. Znaczy, może powiedzmy, o co generalnie w tym chodzi. To jest taka symulacja porwania, przesłuchania, lekkich tortur. Oczywiście, a jak wygląda sam proces szkolenia, to zapraszam do firmy, przekonasz się. Paralizatorek był, czy nie? Był. A palniki, gwoździe, młotki, obcęgi? Nie, no nie przesadzajmy. Wkrętów w kolana nie było, także biegam jeszcze trochę, także jest okej, ale to tam nie jest tragedia. No to jest pytanie takie tendencyjne, ale kilkakrotnie oglądałem zestawienie różnych twórców na YouTubie, którzy twierdzą, że Grom to jedna z 5-10 najlepszych jednostek specjalnych świata. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ale o sobie po co mam mówić? No właśnie. Jeżeli ktoś tak zestawia, no to chyba wie na jakiej podstawie. Powiem tylko jedno, gdybyśmy byli jakąś tam przeciętną formacją, to nie współpracowałyby z nami najlepsze formacje na świecie. Jakie jest pana zdanie na temat ataków hybrydowych ze strony białoruskiej, jak i niemieckiej? Są ataki z niemieckiej? Bo ja nie wiem. Nie wiem. Też nie wiem. Ale o białoruskich? Co myślisz o tym? No to sama białoruska to tak jak jest to narzędzie, a tak szczerze. A to nie jest jakaś forma testu, twoim zdaniem?
jaka by nie była, to jest jednak jedne, gdzie oddziaływanie, a jak na to reagujemy, no to uważam, że całkiem nieźle sobie z tym radzimy. Zawsze można by było powiedzieć, może być lepiej, ale no wiemy, jaka jest sytuacja, na bieżąco jest przedstawiana i mają konkretny cel. Co, Lasek, sądzisz o takich legendach, jak na przykład Specnaz czy Legia Cudzoziemska? Czy tacy żołnierze nadawaliby się do takiej roboty, jaką robi Grom? No ale oni robią. Podobne jednostki specjalne. Oni robią, tylko że to tak jak każda z formacji ma, już Specnaz, no to wiemy, ma swój wydzielone oddziały. Tak samo Legia Cudzoziemska ma oddziały, które zabezpieczają, ma oddziały, które desantują, ma oddziały, które robią taką formę. A Legia to też takie prywatne wojsko. W sumie. Ale oczywiście. No to... Francja bardzo dobrze poukładała te klocki sobie w tej całej strukturze, bo mają bardzo, bardzo dobrze przygotowaną formację, która jest w stanie realizować zadania na całym świecie. Może ktoś wreszcie wpadnie w tym kraju na pomysł i pozbiera tych, którzy nie mogą skończyć i coś wymyślą, nie? Żeby gdzieś tam pojechać. Wiesz, na motorach, nie? Nie, a co to? Do baru wejść i zacząć tam, wiesz, sprzątać. Ale najpierw zacząć spór, że tam, wiesz, no, że właśnie brudny stolik i tak dalej, nie? Kawa za zimna, no. Dlaczego POW, a nie HK albo tam inne szpeje? Nie, no słuchaj, ja na HK przepracowałem bardzo długo. W wojsku miałeś HK, podejrzewam? Tak, no tak. Miałem Knighta, miałem Bushmastera, Knighta i HK-śkę. POW, dlatego że tłokowiec, który akurat mi się nawinął pod rękę, a ja lubię poznawać nowy sprzęt, nie tylko tak zupełnie klasycznie. Do tej pory pracowałem na nim, dosyć dużo wystrzelałem amunicji. Przerobił nie mniej tej amunicji, nie przemielił, co moja HK-śka. Oczywiście no nie aż tak intensywnie, bo nie strzelam aż tak intensywnie jak w firmie, ale generalnie sprawdził się, a nie wiem, czy nie wrócę do HK. To jest takie... Pytanie ode mnie. Dużo inaczej. Ile wytrzymują te lufy? Powiedzmy, czy to prawda, że na rynek cywilny idzie inna lufa, niż jest... Lufa w wojsku. I jaki jest przebieg takiej lufy w wojsku i znaczy, ile wytrzymuje taka lufa w cywilu? Tomasz, to jest kwestia firmy, marki. Od razu mówię, bo przekroju teraz w mojej działalności mam różne marki i broni. Nie będę mówił, bo to nie chodzi o to. Jedna potrafi wytrzymać na przykład około 20 tysięcy, a druga, tak jak mój POW, wytrzymała no, w granicach 50 tysięcy. Po czym się raz poznaje, że on już ta lufa nie trzyma już tej kuli? Co już się dzieje? Że już wie, że już zaczyna jest... ci wariować. Na krótkim dystansie poprzek ci staje. No. Ale prowadzisz jakąś ewidencję tej amunicji? Nie, wiesz co, to jest bez sensu. Jak już zaczyna nie trzymać stabilnego lotu, widzę, że na tarczy już mamy odcisk cienia pocisku zamiast dziurę, no to wiem, że lufa już jest rozkalibrowana i trzeba po prostu z nią do rusznikarza i robić wymianę. No, tyle. Czy do służb specjalnych dostają się osoby, które wyszły z czynnego uzależnienia? Tego nie wiem. Nie analizowałem. A jest jakiś test na to? Tak, psycholog rozgryzie taką osobę. Ale to są takie testy psychologiczne jak na pozwolenie mocne. Broń? Czy mocniejsze? Mocniejsze? Myślę, że się nie ukryje. Czy nie jest tak, że operatorzy byli i obecni nie mówią wiele o swojej robocie ze względu na to, że nikt tak naprawdę nie zrozumie tego, co przeżyli, a nie ze względu na jakieś zakazy czy utajnienia? Dziękuję panu za służbę. Pozdrawiam. Dziękuję. Jest dużo prawdy w tym. Jest dużo prawdy, bo my jesteśmy specyficzni, nie? Także wiesz, no to rozmowy w towarzystwie, gdzieś tam, opowiadanie... Często dostajesz pytanie, ilu tam skilowałeś? Nie, wiesz co, takich jakoś... Januszy, wiesz, Januszy, którzy się nie znają, a tylko wiedzą, że jest tu gromowiec. Miałem szczęście, że chyba na takich Januszy nie trafiłem. Naprawdę, poważnie ci mówię. Rozmawiało się raczej w innym kontekście, aniżeli a ty, a ilu tam czepłeś, nie? Ile można kolbie... Ile naciąć, tak. Nie, tak jak też bardzo, bardzo dobrze to powiedział
nawal, tutaj nie ma też, że właśnie fajnie to określił. Naszym zadaniem nie jest tam jeździć, zabijać ludzi. Naszym zadaniem jest wykonywać zadania i ratować tych ludzi, jeżeli jest... A były takie sytuacje, miałem to szczęście odbijać zakładnika, więc wiem faktycznie, jak ci ludzie, jak reagują, jeżeli im się uda przeżyć, nie? Udana akcja? Udana. Udana. No powiem ci, wtedy mieliśmy taki czas, że wyciągnęliśmy kilkunastu. Tutaj jest pytanie, co pan sądzi na temat przejścia Grom z MSW do MON? No co, to też jest taka jakby grubsza polemika. Ja nie będę, mówię tutaj, bo my roztaczam. Ale finansowo się lepiej, gorzej, sprzętowo? Słuchaj, ja powiem tak. Ja wchodząc do firmy byłem już w tej strukturze monowskiej, więc nie jestem w stanie jakby porównać. Wiem, że jakby sam proces, początek, było to bardzo wysoki poziom. Ale to było jeszcze za czasów pana generała? Oczywiście. No który się nie pateczkował. Wiemy, o co chodzi, tak? Nie liczyło się. Oczywiście, wiemy, co o co ile chodzi. Musi być najlepszy. Potem, no? A potem to jakby ustabilizowano, więc wnioski są proste. No, byliśmy podciągnięci pod równą jedną kreskę. Aczkolwiek wiadomo, mieliśmy ten swój tak zwany bonus, no ale to już szliśmy jakby w jednym szeregu z ludźmi, którzy służyli w normalnym. Co pan Laskowski myśli o szkołach oficerskich w obecnych czasach i o młodych oficerach prosto po tych szkołach? Czy są oni jego zdaniem wystarczająco wyszkoleni do służby jako dowódca? Mhm. Czy nie mają pojęcia na ten temat? Bo powiem tak, no na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć obiektywnie, bo nie mam styczności z takimi ludźmi. Wiem, że rozwój armii i tej cała ta sytuacja, która ma miejsce, a przede wszystkim udział nasz w misjach, powinien ten zakres umiejętności, wiedzy uzupełniać u tych ludzi, bo mamy nowe doświadczenia. Ale czy to rzeczywiście się wprowadza? Zostawię pewną kwestię dla siebie. Za dużo tutaj kwestii, panie Tomku, zostawia pan dla siebie, a tu mamy robić kontrowersje, ma być, lajki mają być w górę. To lajki będą w górę, tak. Mięso trzeba. Mięsa. Tomasz, jeżeli by było wszystko tak pięknie, to ci ludzie młodzi nie zwracaliby się do mnie o to, żeby ich szkolić. Czyli coś tam jednak jest do przemyślenia. Myślisz, że kiedyś oni wszyscy pójdą po rozum do głowy i trochę właśnie tych, którzy kończą, wykorzystają ich te doświadczenie na te przyszłe pokolenia? Czy raczej dalej będzie to tak zostało? Bo tak jak mówisz, nawet z tą komisją, która dzisiaj fajnego chłopa, po prostu bo ma tatuaż, to już nie zabiorą go. Podobnie sytuacja była z komisją, kiedy my nurkując, bo ja byłem w tym oddziale nurkowym, 15 lat, gdzie nasze zdrowie, dobrze wiesz, że też podupada albo są konsekwencje tego, a my mamy normy jak kandydat do nurkowania. No to masz jakby element progresu, który pojawia się właśnie w tym kontekście, tak? Czyli jeżeli szkoły gdzieś tam wykonują, szkolą przygotowują kadrę, no to teraz czy wyciągnęły wnioski z doświadczeń ludzi, którzy tam byli na misjach i przywieźli nowy materiał, analiza i wprowadzenie całego procesu dowodzenia czy szkolenia, czy po prostu lepiej trzymać stare szablony i iść nimi, nie? No po co sobie utrudniać życie z drugiej strony? No widzisz, no właśnie i teraz odpowiedziałeś, że dalej tkwimy w tym samym temacie, nie? Dobra, tutaj jest jakieś pytanie o wysłaniu wroga na tamten świat i satysfakcję z tego powodu i wyrzuty sumienia. Tak. Odpowiedziałem. Ja proszę, żeby takich pytań nie zadawać, bo... Dla nas satysfakcją jest w momencie, kiedy ratowaliśmy ludzi i mogliśmy wyciągnąć ich naprawdę z opresji, a nie to, że ja zrobiłem nacięcie na kolbie. Nie? Czy czuje pan, że ludzie są panu wdzięczni za służbę i tą przelaną krew? Znaczy nie, no tutaj widać nawet z tych pytań jest wiele podziękowań, za co ja również dziękuję, ale spotkałem się też z takim dziwnym przykładem, kiedy miałem właśnie kontuzję nogi i
jako ten tak zwany weteran mogłem wejść do gabinetu bez kolejki. Oczywiście usadowiłem się w kolejce, bo nie jestem aż tak ułomny, żeby nie poczekać chwilę na jakąś tam swoją kolej. Przyszła sytuacja, kiedy przyszedł dawca, człowiek, który oddaje krew, no i mówi, że jest w związku z tym, że oddaje krew, to wchodzi bez kolejki. No to ja też powiedziałem, że w sumie jestem weteranem i też powinienem wejść bez kolejki. No, było ścięcie w kolejce. Ale wiesz co, nie było ścięcie z samym człowiekiem, który był tym dawcą, bo jemu się to należało, tylko pani się odezwała, która była przede mną i powiedziała, a co mnie to obchodzi, że pan jest weteranem? Krótko, a spotkałem się, spotkałem się z człowiekiem, który wiesz, który mówi, wie pan co, ja jestem przed tą panią i pan wejdzie na moje miejsce. I to był mega, tak, mega gest, dlatego podziękowałem, naprawdę fajnie. Bo tak zaznaczyłem tylko, że nieśmiale, że to ja też powinienem w sumie wejść z kolejki. Zaznaczyłeś, skoro... się zjeżyłeś. Tak, no trochę się zjeżyłem, wiesz, dużo nie trzeba. Okej. Czy żołnierz może kwestionować rozkaz pod względem jego wykonania? Chodzi tu o akcję, cel i sposób wykonania zadania. No ja już wcześniej odpowiedziałem na to pytanie. My nie jesteśmy do kwestionowania. Możemy mi się w jakiejś formule, wiesz, nie do końca zgadzać, ale to jest... Inaczej umiem pytanie. No. Jest ten kot ze Shreka, robi te kocie płaczące oczy. No trzeba coś z nim zrobić. No i co? Kilim go. I te oczy nic? Nie, te oczy nic. Niech skomentuje. Byłem ministrantem. Ja też! Ale szybko skończyłem karierę. Z jakim krajem jest najgorsza współpraca, z jakim najlepsza? Nie, no to słuchaj, no temat jest ta współpraca generalnie, no to wiemy, na jakiej płaszczyźnie się rozwijała, tak? No. Byli to Angole, byli to Amerykanie i z nimi się, wiesz, no kwestia jest jakby czasu też, bo to nie jest tak, że to jest za każdego roku, w każdym momencie współpracuje się w takim samym wymiarze czasu czy jakichś tam zadań. Nie? Ja zadam inaczej pytanie, bo tu mówimy o tych Anglikach, Sealsach z Ameryki. Seale, tak? Delta, tak. A udało, czy ty miałeś w ogóle możliwość... Nie chodzi mi o współpracę, ale jakieś takie wymiany doświadczeń z kimś, kto był w specnazie albo w rosyjskich służbach specjalnych? Jest jakaś taka wiedza w ogóle, czy na jakim oni stoją poziomie? Tutaj to jest mocno. To jest skryte. To jest skrywane. To jest ciężki temat. Miałem gdzieś tam, mignąłem z gościem, który teoretycznie mówił. Że... Bo oni też... kolonizują Afrykę na przykład, nie? I są i tak dalej. I... Słuchaj, na stopie cywilnej na pewno ludzie mieli takie doświadczenie. Formalnie kwestia służby, no to byłby ciężki temat, nie? Były sytuacje na pewno gdzieś tam, coś tam, gdzie się człowiek może w kwestii cywilnej minął z kimś z tego tematu, ale to wiesz, to też nie jest tak oficjalnie, bo oni się też nie afiszują za bardzo tym, nie? Znowu mi się przypomniał ten kot ze Shreka. Tak. Dalej podtrzymujesz? I on tak... Nie, oczywiście. Jedny dobra, patrz. Ja robię. Wiem. Dobra, teraz miałeś jakieś ciężkie na selekcji, jakieś takie, jakąś taką przygodę, że coś źle znosiłeś, gdzieś było, już poddaje się, chcę do domu, były jakieś takie, albo znaczy, jakieś takie kombinacje alpejskie, że trzeba było coś tam przeszachmęcić, żeby przejść i się dostać? Nie, przeszachmęcić to wiesz co, nie, ale był tak, pierwszy dzień mój taki był fajny, ciekawy, super, bo się sam załatwiłem. Pierwsza połowa dnia była mega słońce, druga połowa dnia jak przydudniło deszczem, to po przejściu, zakończeniu etapu miałem tylko siłę przebrać się, nałożyć kurtkę i przykryć plandeką, nie? Obudziłem się w środku nocy, jak się w końcu rozgrzałem, a drugi etap to był taki moment, że już zaczęły się te marsze indywidualne, za co dziękuję teraz, mogę śmiało powiedzieć, koledze też z firmy, bo już obecnie emeryt,
No jemu nie poszło w tamtym momencie i zostawił mi busolę salewy. I ja szedłem na AK na początku i zdarzyło mi się tam porządnie pobłądzić raz. Musiałem nadrabiać czasowo. A przez to, że on niestety, instruktorzy go w jakiś sposób wykluczyli, ja mówię, możesz mi zostawić tą busolę? I zostawił mi tą busolę. I później już dzida. No jednak AK nie było tak precyzyjne. Okej. Okay. Czy na szkolenie w Grom Akademii może przyjść osoba, która ma zerowe pojęcie na temat używania broni i nie jest związana z żadnym środowiskiem militarnym? Tak, oczywiście. My szkolimy od podstaw. Od podstaw. Tak, dlatego że ludzie u nas w dużej mierze też łapią bakcyla. Tak? Przychodzą w jakiejś tam formie na przykład voucherów, prezentów, przyjeżdżają na jakieś tam szkolenia, takie pierwsze swoje gdzieś tam zapoznawcze. I nagle później się okazuje, że zaczyna dążyć do pozyskania broni, zapisuje się do klubu, stowarzyszenia. Przede wszystkim ma możliwość postrzelania z różnej, oczywiście, z różnego rodzaju tak, broni. No, staramy się, żeby uświadomić. Ja buduję przede wszystkim w ludziach świadomość strzelecką. Nie to, że tutaj super, teraz będę robił z człowieka niedzielnego komandosa, ale świadomość strzelecką, że każdy wybiera i tak swoją drogę później. Ale przede wszystkim o bycie z bronią, to jakby przełamanie tego oporu, bo czasami ludzie mają opór. Także. Tutaj będzie pytanie o śmierć generała. Czy to było zabójstwo? Znaczy wielu uważa, że to było zabójstwo, ponieważ go znali, szanowali i twierdzili, że nie. No po prostu to nie jest człowiek, który sobie za przeproszeniem palnął w głowę. No i że tam jest umorzone te śledztwo i tak dalej. Jakie jest zdanie na ten temat twoje? No, słuchajcie, no to znowu będzie mniej lajków, bo ja temat, który jest tutaj, to jest temat taki, że uważam, że ludzie, którzy to prowadzili, to są od tego, żeby poprowadzili i jakby cała procedura została przeprowadzona i czy ona została przeprowadzona właściwie, czy nie, to ja nie mam ani wglądu do dokumentacji, do całej sytuacji, więc moje wywodzenie się na ten temat to jest opowieści drzewa sandałowego. Krótko. Znaczy generalnie, wypowiadanie się na temat na podstawie informacji z YouTube'a, z Google'a, z Onetu, lakonicznych, które pojawiają się TVP i w ogóle to jest absurd. Jest absurd, tak. Dlatego są ludzie, przeprowadzono to, co przeprowadzono, mieli dostęp, analiza. Ja mogę przyjąć, mogę się nie zgodzić, ale to jest w mojej jakiejś tam wewnętrznej podświadomości. Czy w pododdziałach zabezpieczenia szkolenia ogólnie pojęta służba jest na zbliżonym poziomie, co w regularnym wojsku? Naszego zabezpieczenia, czy w regularnym wojsku? Właśnie trochę nie zrozumiałem. Czy na przykład na sekcji, bo jeżeli mówimy o pododdziałach zabezpieczenia, to wiele razy znajdują się też tam osoby z sekcji, które już na przykład przeszły ten szlak stricte bojowy i wspierają później właśnie szturm, to żądło poprzez swoje doświadczenie w komórkach, które w dużej mierze zabezpieczają te działania, nie? Czy operacyjne, czy tak jak ja na przykład po wypadku byłem na wsparciu i nie byłem totalnie bezpośrednio w szturmie, ale byłem do wsparcia, czyli jeżeli potrzeba było na przykład ciężkiego brydżera, ciężki ładunek, sprzęt taki jak mówiłeś, jakiś palnik, jakiś element holmatro czy coś, no to była moja rola i wtedy otrzymywałem zadanie i naprzód. Wracając jeszcze do tego na chwilę, udało w tych jaskiniach się coś tam wysadzić? Trochę wysadzałem, ale czy tam akurat w jaskiniach? Czy w kamieniołomach? No tak, prędzej w kamieniołomach, urobek. Do jakiego wieku mniej więcej operatorzy służą w zespołach bojowych? Jest jakiś maksymalny taki wiek? Znaczy ja powiem tak, no ja osobiście... Czy to mój to przykład, ze sprawności, nie? Tak, dosłownie, tego czy ja poradzę. Miałem wypadek, po jakimś tam czasie doszedłem do siebie, i teraz obiektywna ocena, czy ja jestem pomocny dla sekcji i będę faktycznie walczył na równi, czy ja jestem problemem, bo ja mogę być problemem. A jest, jeżeli... jest jakiś taki coroczny test sprawności fizycznej, aktualizacji umiejętności, nie wiem, coś, co zweryfikuje właśnie to, czy ty jesteś w stanie tak, podołać. No bo cały element WF jak WF, no można utrzymać tą kondycję, wiadomo, z wiekiem ona jest coraz... Bardziej wydolny człowiek jest, mniej może tam pewnych rzeczy się robi, ale wydolność gdzieś tam jest utrzymana. Wykonuje się pewien zakres
sprawności fizycznej. Ja na końcu też ją zrobiłem na, powiedzmy, bardzo dobrym i dobrym poziomie tak zwanego kandydata. Tylko to jest kwestia tego, czy na przykład z nogą, która nie jest już w pełni funkcjonalna, będę zjeżdżał na linię, wchodził, jakby przyspieszał, działał, reagował w takiej formule, jak to się dzieje w normalnym, pełnym temacie, no to nie, bo ja miałem przykład takiego działania w jednej sytuacji, kiedy żeśmy szli do szturmu i po prostu ta noga zawiodła i to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że nie, ja już się tam nie nadaję w sekcji. Trzeba pomyśleć o czymś, co będzie po prostu odpowiednie, nie jeszcze zupełnej rezygnacji, ale no nie będę robił chłopakom problemów. Mógłbyś opowiedzieć może nie o wadach, ale o wyrzeczeniach służby w gromie z twojej perspektywy? Ci wyrzeczenia, no teraz to przyszło, tak można tak zrobić małą taką refleksję nad życiem, tak? No bo to zawsze gdzieś tam się pojawia. Żałujesz czegoś na przykład? Nie, żałować nie, tylko że pewnego czasu dużo umknęło, chociażby jak dorastała córa i można było gdzieś tam się fajnie bawić albo spędzać czas w innym wymiarze, o tak? Tylko że my mamy taki problem, że ten wymiar, który stwarzała firma, to był nasz wymiar, nie? I to był wymiar, gdzie my się najlepiej czuliśmy. No właśnie. Także rock and roll cały czas. No w zasadzie to już jeszcze jest pytanie, czym różni się zespół bojowy od zespołu C w gromie? Niczym. A tego kota? Ale na pewno kilim go. I on płacze i robi takie... Tak, cierpię razem z nim. I rozkaz jest i nie ma. Nie ma, zmiłuj się. A wiesz, że jaki będzie komentarz do tego? Tak, wiem. Że hitlerowcy, tak. Że Niemcy też wykonywali tak, rozkazy. Ja wiem, oczywiście. No zostawię to temu, który to rzuci na tak zwane pod rozwagę. Dawidku, jakieś może masz pytania? Rzucaj. No. Takie na bieżąco, na żywo. Kurde, tak mnie wywołałeś do tablicy tak nagle, wiesz, ja to lubię tak swoim rytmem. Ale właśnie o to chodzi, może ale tak dobra, nie, no okej. Który rozkaz jest jeszcze taki, który możemy podciągnąć pod to, że faktycznie działamy w słusznej sprawie, a jaki rozkaz to już jest, kurde, to już jest chyba przesada, to już nie stricte służymy dla kraju, co komuś po prostu odpaliła się korba, ktoś brnie zbyt bardzo fanatycznie no, to... w swoich działaniach, a my jesteśmy takim no ale co słuchaj, to teraz musi kasować innych ludzi w imię czyjegoś upośledzonego mniemania o sobie i swojej idei. No bo gdzieś pewnie jest ten moralny hamulec, który musimy w pewnym momencie wcisnąć, tak? No, ale czy jest w ogóle taki... Ale słuchaj, to jest... Doprecyzuję, bo ja szanuję bardzo podejście na zasadzie składałem przysięgę służby, wykonuję rozkazy, nie kwestionuję tego, bo jakby nie moja w tym rola, tak? Ale gdzieś na samym końcu jestem tym człowiekiem, który jakby ma tą empatię i który na samym końcu pociąga za spód, tak? Ale słuchaj, no to tak zwane prosta rozwaga. Nas cechowało to, że my żeśmy nie mieli ofiar, które były przypadkowe. Resztę możecie sobie odpowiedzieć, panowie, sami. Czyli była właśnie ta rozwaga w działaniu. My nie wchodziliśmy tam, żeby zabijać. Wchodziliśmy wykonać zadanie, a zadanie było czasami takie, że gdy przeciwnik zwyczajnie byłby, jakby stanął z nami twarzą w twarz z bronią, to nikt się nie będzie zastanawiał. Tak, okej, okay, tylko pytanie było inne. Czy istnieje gdzieś taki moralny... Ale to, słuchaj, to każdy ma indywidualne. Nie jesteś w stanie powiedzieć, do jakiego momentu posunie się Tomek, do jakiego momentu posunę się ja. Nawet ty możesz odpowiedzieć jedynie na swoje. No dobrze, bo tak jakby rozumiem, że na przykład mamy ten kontakt, tak? Mm. I okej, obok mnie jest mój znajomy, z którym przechodziłem selekcję i tak dalej. Jesteśmy takimi braćmi. Okej, rozumiem, że on za mnie, ja za niego, tak? To jestem w stanie zrozumieć, bo po drugiej stronie barykady jest chłop, który strzela w moją stronę. I to jest jak najbardziej, okej, rozumiem, tak, no to nie kwestionuję tego. I przy tym się trzymajmy, no bo tutaj nie będziemy teraz roztaczać, do jakiego momentu ja się posunę, no bo jeżeli... Chciałbym doprecyzować. Okej, to jest sytuacja numer jeden i ja ją w 100% rozumiem, zero pytań po tej stronie. Ale teraz z drugiej strony mamy dewagujemy nad rzeczą, którą możesz teraz wymyślać 1 500 000 wersji,
i będziesz dążył do tego, żeby mi udowodnić lub pokazać, że ja przekroczę granicę. Moja ocena jest na miejscu. Krótko. No to ja zawsze mówię, polecam też taką książkę między AK i UB, bo teraz jest ocenianie tych ludzi, którzy po II wojnie przeszli, zostali w AK, później ci część poszła do Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, część została w lasach i tak dalej. Nie? Ocenianie dzisiaj tego z perspektywy, gdzie siedzimy sobie w ciepełku, pijemy wodę i tak dalej. Ci ludzie byli to już tak zmęczeni tym wszystkim, że jedni po prostu przeszli, inni nie, inni dalej tam grabili i tak dalej, albo nie grabili, walczyli. To jest nie wiem, no... Ale to tak samo jak za czasów komuny... Będzie ten kot płaczący i nie zastrzelisz, ty... A on zrobi trigger. On zrobi tak, nie? I co zrobisz wtedy? I to może być twoja ostatnia przygoda z tym kotem, kiedy spojrzysz mu w oczy. W momencie, kiedy na przykład była taka sytuacja, gdzie ludzie nasi, jacyś tam partnerzy służący w tej samej strefie i wykonując, wpuścili kogoś w strefę tak zwanego medcapu i tam nie było skrupułów w tym, że ktoś się w środku wysadził zabił dwóch żołnierzy i w środku ludzi, którzy zostali ranni, którzy po prostu przyszli o pomoc. Były sytuacje, gdzie po prostu dzieciaki w Afganistanie są po prostu traktowane jako narzędzie wojenne i wysyłane są jakimś granatem czy ładunkiem. Teraz tak rozmawianie... Inną kwestią jest ta nasza obecność tam i tyle. To można, bo ktoś ich tam wysłał. Tak, jest to. Ja bym prosił, Dawid, następnym razem o krótsze pytania, bo to... Wiesz. Wywołałeś mnie na nim do tablicy, to też nie mogę... Nie, okej, tylko mówię, nie jesteśmy teraz, siedzimy, gdyby można było sobie pozwolić, pilibyśmy sobie tutaj whisky czy wódeczkę i dywagowali nad sytuacją, a w rzeczywistości to... Nie ma na to czasu, ani... Ale czasu, ale jest temat taki, że wiemy, co się... No. Dawid przypomina, żeby były kciuczki, subskrypcje. Ja przypominam, że jakby ktoś był chętny na szkolenie... Zapraszam. Grom Akademii. Od podstaw można sobie skorzystać z różnego rodzaju broni, wypróbować, popróbować na różne sposoby. Plus jesteśmy na Instagramie, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Bo jesteśmy boomerami, my się na tym nie znamy, nie mamy prawo, ale się tego nauczymy, zdominujemy internet, weźmiemy go siłą, jak będzie trzeba. Tak, wiesz, na Instagramie możecie znaleźć wszystkie czerstwe żarty Tomka, które padają na co dzień. Także jak ktoś jest zainteresowany, czerstwe jak papier ścierny. Dobra, dziękujemy za uwagę, zapraszamy na następną rozmowę. Oczywiście. Fajnie, że jesteś. Dziękujemy za służbę. A ja przyjmę, jak to się mówi, konstruktywną krytykę. Nie ma problemu. Czekamy, ale oczywiście. Na konstruktywną krytykę, a nie jakieś tam wywody. Wywody, tak, drzew sandałowych. Dozo. Pozdrawiam. Partnerem odcinka jest...